Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku. Jestem w stajni z Idą. Macka. Hej. Zrobić takie... Ida, i ja wtedy. Dobrze. Ida, tak wyskoć. No tutaj. Powiedz, czy mnie widać. Nie, a wyskocz. Dobrze, już tak. Ale dobra, czekaj, jak będę trzymała tak, to nie widać. Okay. To możesz nawet trochę tu bliżej stanąć. Jeszcze? Może tak do tego. I wtedy ja potrzymam tak, a ty wyskoczysz za tego. Dobrze. Jaki plan. Mówi... Trzymaj, dasz swojemu rumakowi. Okej. A to będzie ten ze mną. Nie, nie. Ktoś właśnie napis, jaki zrobiliśmy? Tada! Fredek! Ale się olał. Potrzymaj. Strasznie blisko jest ta kamera jakby. Czekaj, daj jeszcze jedno. Trzymaj. Pokaż swojego rumaka. Najpiękniejszego. O, możesz się pochwalić, jak było na zawodach, bo wstawiłam snapa i wszyscy się pytali. Tak? No to proszę Państwa, zajęłam pierwsze i trzecie miejsce, a oto najlepszy ujeżdżeniowy rumak, który będzie widać. No. Widać. Ej, ty widziałaś ten filmik? Ten filmik z tym... Adam, Adam, Adam! Serio? Po, zaraz Ci to pokażę. Chodź, pięknikiu. Pokaż się światu. Tak? Taki mały? Hmm? To jest miłość, proszę Państwa. Tutaj wygląda, jakby miał tak dużą głowę, jak Kubuś. On nie ma tak dużej głowy. No wiem, ale na tej, na kamerze tak wygląda. Ojej. Widać! Nie widać mnie? Serio, tego nie widziałem? Widać! Nie widać mnie! Tup! Słyszysz coś? Właśnie idziemy do łazienki i nie chcemy spotkać mysz. To jest właśnie nasz sposób. Wymyśliłam, bo jest genialny. Nie, to ja go wymyśliłam. Czekaj, daj im uciec. No ale... No nie otworzyłaś. Widziałaś coś? Nie. Dobra, tup. Ale słyszałam. A! Nie, to tylko... To tylko to. Myślałam, że na nią nadepnęłam. Dobra, pójdź pierwsza, no ja nie wejdę. Nie, poczekaj, nie chcę się załatwić pierwsza. Dobrze. Nie ma nic. Nic? Dobra. Nie, no nie ma, bo już by uciekła. Chyba. Ej, ale jakby co? To będę cię ratować. Dobra. Ej. Aś mi myślę. Nie chcę go stracić. Dobrze. Rozwaliłyśmy mój bat z żelem. I teraz mamy taki... Boże, ja mam wrażenie, że tu wszystko chodzi. Ja też. Ale mu się grzywa zmierzwiła. Nie. Pomachaj, Ida.
Robimy sobie challenge, że nagram najdłuższy filmik na moim kanale. Co ty na to? To nie jest trudne, bo twoje filmiki są tak krótkie. Ej, będziesz chciała zamknąć halę. Dobrze. Chcesz radę? Mhm. Przyszłyśmy z Idą na halę wylążować jej sportowego konia, który chyba ma dzisiaj za dużo energii. Mam, to wszystko jasne. Jezu! Dzikusia. Wyszłyśmy postępować na lążownik. Trochę wieje. Chyba idzie do mnie. Zmierzamy na jazdę. W sensie Iza zmierza. A ja wraz za nią. Zależy na tym, żeby tutaj między tymi oponami nastąpiła zmiana ustawienia jego. Czyli jedziesz sobie ustawionym na kole teraz w lewo, krótsze troszkę. Między nimi zmiana ustawienia na drugą stronę i kołujemy na drugą. Już druga łydka się uruchamia. Rozmiękczaj rączki. Mogłabyś powiedzieć, także tam i pamiętaj, że jak jest dużo ręki, to musi być też dużo łydki. Zmiana nogi, pamiętaj. Tak, lepiej już teraz ten ryb. Zobaczcie zatem, że jak on trochę ruszył ten zawsze od razu ci się zrobiło lepiej w ręku. Bo to musi być zawsze równowaga między tymi pomocami. Także jak tu robimy dużo zadań i dużo kręcenia, że ta ręka ma bardzo dużo roboty, musisz to podpierać. Tak, brawo. Brawo. Zapłucuj na tym kole, jak będziesz gotowa przejść do stępa, sam doszedł i od razu podmaszerowanie. Cześć! No. Udo kolano. Nożną, super, do przodu nogę. Raz. I mam skończyć za 15 dziesiąta, tak? Tak, tak, żeby Martynka zdążyła mi portę na dziesiątą przygotować. Dobrze. Do Piotra. No i kolano dół, bo nie widziałam, ale w postępie widzę, że nie było dobrze, bo noga była odstawiona. Do dołu. No, nieźle. Iza, i robimy sobie teraz ćwiczenie, jeszcze zanim zaczniemy skakać, z galopem, mianowicie też zjeżdżamy sobie.
już jestem po treningu i skakaliśmy, tak jak pewnie widzieliście. I jeździliśmy sobie tą ósemkę. Więc było super. Ej, dobra, nie nagrałam tego od nowa. Jeszcze raz. Teraz klub siodło, proszę państwa. Numer 1, numer 2 i numer 3. Całusy. I teraz jak się bawimy? Gdzie jest mój koń? Ale pędzi, ale gracja. I uwaga przez drągi. O, ale łamagi. I dalej biegnął, dalej biegnął. O. Ale Marysia golążuje z ziemi. Ja kiedyś z siwym galopowałam z ziemi. Także ja wiem, my tutaj możemy skręcać imprezę. On nie galopuje. Ale Marysia galopuje. Marysia i kłus wyciągnięty, jej! Idziemy do stajni, proszę państwa. Koniec jazdy. Iza, jak oceniasz swoją jazdę? Zarąbiście. Zarąbiście? Fredek, jak oceniasz Izę jako jeźdźca, jako skoczka? Ojej, ale jesteś niemiły. Nie, dobrze, chyba było okej. Marysia już nas zostawiła. Ale co z tego, nie potrzebujemy jej. W ogóle ona się nie przedstawiła. To Marysia. Nie, ja powiedziałam, że zawodnik Maria Wojciechowska i ale koń Edine. Ale nie nagrałaś. Całkiem możliwe. Jedna musiała biec dwa razy. No. To przez ten głupi telefon. Srajfon głupi. No. To w ogóle kupuje iPhony. Ale antyreklama. Już nie możemy zostać ambasadorkami iPhona. Dobra, my nie... Właśnie, zostajemy ambasadorkami firmy. Pokaż siebie, a nie ten. Nie, nawet jestem bez konia zupełnie. To mnie pokazuj. I mów. Zostaniemy ambasadorkami jakiejś firmy jeździeckiej. W sensie ona zostanie... i będzie palać rzeczy. Polecam fałgałzę. Czekaj, jeszcze raz. Nie! Nie masz... Co masz sobie z fałgałzy? No dużo rzeczy. Rękawiczki. A to ja też polecamy fałgałzę. Czekaj, jeszcze raz to powiem. Polecamy fałgałzę. Mam uśmiechnij się. Rękawiczki? Nie mam pojęcia. Czapsy. Sztylety. Miałam kask przez 3 lata. 2. No to co ty zakładasz teraz? Jak mam być ambasadorkami, jak nie masz kasku? Idziemy na myjkę. Tutorial. Jak schłodzić konia w 5 krokach? Bierzesz go. Krok pierwszy, wychodzisz z koniem. Ej, ej, ej. Nie we mnie. Następny krok. Krok drugi. Włączyć wodę. Krok trzeci. Ale to nie jest krok. To jest właśnie krok, żeby było to pięknie. Krok trzeci. Odciągasz konia od trawy. A to może być 6 kroków? Czemu? Teraz jest krok czwarty. Odkręcasz wodę. Odkręcasz wodę. Stój, Fredek. O Boże. Odkręcam. Odkręcę wodę. I krok piąty. Olewasz konia. Teraz pokaż like. Dawaj. Szóstym krokiem jest danie smakołyka. Które, o. Daj mu, bo nie mamy ręki. Nie, tak nie, daj mu ty. Proszę. Stój. Idziemy teraz do naszej trzeciej koleżanki, ale najpierw spojrzenie na to piękne stworzenie. Dzień dobry, śliczniotku. Możecie podziwiać. Patrzcie i podziwiajcie mojego pięknego konia. Dobra, idziemy. Woła nas, bo Marysia go martretuje. Bu! Ja
Arabów. Pride of Poland, Janów Podlaski. Marysia. A, coś mnie gryzie. O, dobra, dobra. Pride of Poland wymknęło się spod kontroli. O. Pokaz Arabów, hashtag 2. I pomyśleć, że za kurs czasem dostajemy po 5 tych. Uwaga, biegnie. Ale pan ma biegać, proszę pana. Kurna, chyba coś spadło. Nie, no serio, pokaż Arabek. Cześć, Jadzik. Pokaż Arabek. Nie, to tylko kupa. Pride of Poland. To było takie genialne. I teraz proszę, licytacja. Kto da więcej? Kto da więcej? Do tego Araba. On jest wart, proszę państwa, 10 milionów lekką ręką. Lekką ręką? Jezu, to on odwala! Uuu, Edzik. Wczuł się w rolę. On chce mieć fame. On chce pójść za jak największą sumę. Nie wiem, jak drugą, no. Oddychaj, oddychaj! Zrób mu usta, usta. Zapowietrzyłeś się, tak? Ja mam kurs pierwszej pomocy. Więc on się zapowietrzył. On musi teraz odpocząć. Hiperwentylacja. Uważaj. O, bak między nogami. O, chyba zaraz wyjdzie. O, osiernica. Rozstępuj się. Dobra, zabiję go kiedyś. Coś komara. Jezu, on tu lata, on tu lata. No mówię, że go zabiję. Rozstępujesz się, czy ja mam cię rozstępować? Czemu nie chcesz sam? A już cię prawie sprzedałam, no. Ale prawie poszedłeś. No i co? Teraz się nie będą chcieli kupić. No. Czemu sam nie potrafisz się rozstępować? Takiego wychudzonego Araba, to kto by chciał. Teraz. Wykaż się wygimnastykowanie. Oła! Odgryz mi palce, oła! Oła! Ej, idziesz potem z nami na trawę? W sensie, bo nie wiem, czy Iza zdąży, ale ze mną jest Tino. No, mamy derkę siatkową nawet. Oła! Tu, oła! Oła! Ciekawe. Ta derka dla ciebie, czy dla niego? Kto założy pierwszy, ten będzie miał. Ustępuj się sam, co? Bo mi się nie chce chodzić. Weź bat i... Chyba. Ale on wtedy będzie biegał. A mi chodzi, żeby stępem. A czyli oba dzisiaj tak reagują na baty? No. Ale Edzik to chyba zawsze, nie? Czy nie? Ej, czym to nie działa? No ale ten Tino dzisiaj Ida podnosiła bat, a on galopem dzida. To jest hit. Zapytałem się, czemu to nie działa. Czemu to radio nie działa? Powiedzcie mi, drodzy widzowie. To są vlogi w Siodle. Tak nazywa się kanał. Klub w Siodle, to jest klub w Siodle Dobrzyniec. Baranie. Brawo. Stępuj. Ida, tańcz. Uwaga, twerking. Ojej. Dobra, to już doszło za daleko. Impreza. Edzik, impreza. Swip, swip. Lip, lip. Ale w rytm. On czuje whatever. Rytm. Ale ja nie chcę, mamo. Syniu! Syniu! Baw się dobrze. Mama idzie porozmawiać, a ty baw się dobrze. Synek wstępuje. Mama idzie usiąść, syn wstępuje. Syniu. Czekaj, może się... Syniu, wstępuj. Wstępem. Nie mogę z nią. Syniu. Syn. Dostaniesz kolację. Brawo, mama.
dobry ten synek. Brak dyscypliny po prostu. Mama siada, syn zdępuje. Bezstresowe wychowanie. Synu mama siada, syn zdępuje. Synu mama siada, syn zdępuje. Prawie dałeś radę, no kochanie. Zachęcić go trzeba. Dostaniesz cukierka. Syniu, mama siadła, syn zstępuje. Nie mogę z nią. Brawo, mama z nim. Jest zabawa, jest im... Jak to było? Jak to się mówi? Jest kręci, jest impreza. Ej, hej, bawmy się, wszyscy ręce w górę. No nie mam nerwów. Ej, komar nie urzadł tutaj. No. Powinnam wystawić jego walizki, zacznij, powiedzieć, baw się dobrze, syniu, baw się dobrze i nie wracaj, bo ja nie potrzebuję takiego darmo. Jesteś dumny? Ja nie potrzebuję takiego darmo zjada. Mamy to. Boże, to za wiocha.